Kuba, żyjesz, to najważniejsze. No tak, nic wielkiego się okazało, że się nic nie stało. To groźnie wyglądało, ale potem już wszystko było w porządku. Pamiętasz, co się stało na boisku? Pamiętam, widziałem na wideo, także wiem dokładnie, jak to wyglądało, ale samego momentu uderzenia nie pamiętam. Przewróciłem się i dopiero się ocknąłem tak naprawdę na parkiecie. Jak się wtedy czułeś? Pamiętałeś wtedy wszystko, czy były jakieś problemy ze świadomością? No nie wiedziałem do końca, gdzie jestem, jak otworzyłem oczy, ale za chwilę już wszystko wróciło. To był moment, tak chwila, musiałem do siebie dojść. I co? I potem już wszystko było w porządku. Pierwszy raz w życiu i w karierze sportowej taki przypadek? No pierwszy raz w życiu straciłem w ogóle przytomność tak naprawdę i był to dla mnie szok, bo nie wiedziałem, co się dzieje. No i mam nadzieję, że więcej już się to nie powtórzy. Ale dzisiaj te kilkanaście godzin później, uspokój kibiców, wszystko jest już z tobą w porządku? Tak, już jest wszystko okej. I czuję się dobrze. Lekki siniak i tam zaczerwienienie, ale to nic wielkiego. No przez jakiś czas będzie pamiątka z Mistrzostw Europy. No na szczęście przez jakiś czas. Mam nadzieję, że w pamięci zostaną inne momenty. Kuba, wyjdziesz na boisko jutro przeciwko Islandii na ten kończący turniej mecz? No myślę, że tak. Czuję się dzisiaj ok. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze jutro wyglądało, ale na dzień dzisiejszy myślę, że na pewno wystąpię jutro w meczu. Urazu nie będzie? Będziesz walczył tak jak w każdym z dotychczasowych spotkań? To taka nasza praca, taki sport. A to był zwykły, czysty przypadek, także myślę, że nie ma jakiegoś sensu przywiązywać wielkiej wagi do tego zdarzenia i na pewno nie będę o tym nawet myślał. Ale głupio to tak dostać akurat od koledzi z drużyny. No tak się stało. Potem byśmy może mieli przynajmniej komu oddać, no a tak to kolega z drużyny, ale mówię, to był zwykły przypadek, niefortunne zdarzenie i tak wyszło. Rozmawiałeś o tym z Piotrkiem Garobarczykiem? Pytałeś dlaczego? Nie, no, po co miałem rozmawiać? Piotrek mnie tylko przeprosił, ale nie ma o czym nawet mówić, po co o tym rozmawiać, skoro tak jak mówię, to był zwykły, czysty przypadek. No taki jest ten sport. No on wyszedł do góry, a ja się po prostu nadziałem na jego łokieć i tak się skończyło, jak się skończyło.